Telewizja Narodowa, Plac Zamkowy, 4 maj 2017 roku. Doktor Eugeniusz Sendecki podzieli się z nami spostrzeżeniami na temat nowych tak zwanych konsultacji prezydenta Dudy w sprawie zmiany konstytucji. Prezydent Duda chce zmienić konstytucję obowiązującą od 21 lat, konstytucję waspowską i antypolską, zorganizowaną przez siły wrogie Polsce, ukrywające się za maską komuchów i solidaruchów. Ta konstytucja już budzi wiele negatywnych emocji i spostrzeżeń, że pod względem formalno-prawnym szkodzi Polakom, szkodzi polskiemu interesowi narodowemu. My chcemy, żeby w konstytucji było wpisane, że krzyż jest w koronie orła. My chcemy, żeby było wpisane zabezpieczenie bytu narodowego polskiego, żeby było więcej wolności gospodarczej i ukrócenia samowoli urzędniczej. I tutaj do tego momentu jesteśmy z panem prezydentem Dudą i mu życzymy jak najlepiej, żeby konstytucję poprawić. Natomiast trzeba pamiętać, że tutaj on łaski nie robi. Konstytucja została wprowadzona w referendum, gdzie wzięło mniej niż 50% obywateli udział. A więc ta konstytucja jest z założenia wadliwa i on ją musi poprawić, jeżeli chce być człowiekiem przyzwoitym. Natomiast trzeba pamiętać, że wśród doradców pana prezydenta Dudy zasiada pan Marek Balicki, dyrektor Szpitala Wolskiego, odpowiedzialny za aferę ołówkową, której ja jestem ofiarą. I tutaj trzeba pamiętać, że dopóki wśród doradców Dudy jest Balicki, to trzeba myśleć jak najgorzej, podejrzewać o jak najgorsze intencje, całe te przedsięwzięcie i wszelkie inne. Dlatego, panie prezydencie, oczekujemy usunięcia Marka Balickiego z grona doradców i wtedy możemy rozmawiać o konstytucji i na różne inne tematy.